Księga trzecia. Więc co się tyczy bogów, powiedziałem, to takich mniej więcej rzeczy powinni słuchać i nie słuchać zaraz od dziecięcych lat ci, którzy mają czcić Bogów i czcić rodziców, a przyjaźń wzajemną nie mało cenić w przyszłości. Mam wrażenie, powiada, że słuszne nasze zapatrywania. No cóż? Jeżeli mają być odważni, to czy nie to im trzeba mówić i to, co im potrafi odjąć strach przed śmiercią? Czy myślisz, że może być kiedyś odważny człowiek, który by miał w sobie tę obawę? Na Zeusa, powiada, nie myślę. No cóż. Taki, co by w Hades wierzył i w to, że tam jest strasznie. Czy myślisz, że się nie będzie bał śmierci i na polu bitwy wybierze raczej śmierć niż klęskę lub niewolę? Nigdy. Więc zdaje się, że musimy roztoczyć nadzór i nad tymi, którzy się biorą do układania mitów tego rodzaju, i prosić ich, żeby nie hańbili tak po prostu wszystkiego, co się dzieje w Hadesie. Niechby raczej chwalili, bo tak to ani prawdy, ani pożytku nie przynoszą tym, którzy mają być bitni. Trzeba do prawdy, powiada. Zatem będziemy skreślali, dodałem, od tej epopei począwszy wszystkie takie miejsca. Wolałbym ja tam na ziemi być, służyć u kogoś, gdzieś u jakiegoś biedaka, bez gruntu i bez utrzymania, niż nad nieboszczykami mieć tutaj władzę królewską. I to, dom ten ludzi i Bogów przeraża, taki jest straszny pleśnią cuchnie wilgotną bogowie tego nie znoszą i strach pomyśleć że jakaś nawet i w domu hadesa siedzi dusza i widmo a serca nie ma w środku i to być przytomnym samemu a tam się cienie miotają i dusza zaś z ciała jak ptak wymknęła się w bramy hadesa zgon opłakując co krok tam męstwo zostało i młodość i to dusza jak marny dym pod ziemię poszła, tam zniknęła i piszczy. I jak nietoperze pod sklepem w niesamowitej jaskini piszczą i cicho latają, a gdy który spadnie z pułapu, stado się gęściej zgarnia, bo jeden się ciśnie przy drugim, tak one tam piskały gromadą. Te i wszystkie podobne miejsca będziemy skreślali i poprosimy Homera i innych poetów, żeby się na nas o to nie gniewali, bo to nie dlatego, żeby one nie były poetyczne i nie szerokim kołom do słuchania, ale im bardziej są poetyczne, tym mniej się nadają do słuchania dla dzieci i ludzi dojrzałych, którzy powinni być wolni i więcej się nie woli bać niżeli śmierci. Ze wszechmiar. Nieprawdaż jeszcze i te nazwy wszystkie, takie straszne, trzeba będzie wyrzucić. Ten Kokytos, rzeka skarg i lamentów. I Styks, rzeka obmierzła i dusze zgasłe, i cienie bez krwi, i inne w tym rodzaju nazwy, które dreszczem przejmują każdego, kto je słyszy. To może nawet dobre dla innego celu. Ale my się o strażników boimy, żeby się nam przez te dreszcze nie stawali zbyt wrażliwi i mniej twardzi niż potrzeba. I słusznie się, powiada, boimy. Więc to zabrać. Tak! A według przeciwnego wzoru i mówić i pisać wiersze. Oczywiście! I skargi też wyrzucimy i lamenty mężów znamienitych. Koniecznie, powiada, jeżeli już i to, co przedtem. A zastanów się, powiedziałem, czy my to słusznie wyrzucimy, czy nie? Zgodzimy się, że człowiek przyzwoity nie będzie uważał za rzecz straszną śmierci drugiego przyzwoitego człowieka, chociaż to jest jego przyjaciel. Zgodzimy się. Zatem i nie będzie za nim lamentował, jak gdyby go jakaś straszna rzecz spotkała. No nie. A to też powiemy, że taki człowiek najbardziej sam sobie wystarcza do szczęścia i w przeciwieństwie do innych ludzi, on najmniej potrzebuje kogoś lub czegoś drugiego. Prawda, mówi. Więc dla takiego też najmniej straszną rzeczą będzie stracić syna albo brata, albo majątek, albo coś innego w tym rodzaju. No, najmniej. Zatem i najmniej będzie lamentował, a zniesie to jak najłagodniej, kiedykolwiek takiego nieszczęście przychwyci. O wiele łagodniej. Zatem? Może my słusznie wyrzucamy płaczliwe skargi wybitnych ludzi, a oddamy je może kobietom. I to nawet i kobietom nieco najdzielniejszym, w ogóle typom lichszym, aby się brzydzili robić podobne rzeczy ci, których mamy wychowywać na strażników naszej ziemi. Słusznie, powiada. Więc znowu poprosimy Homera i innych poetów, żeby nie pisali o Achillesie, synu bogini, jak to on. Tutaj upadał na bok, a tam gdzieś znowu leżał na wznak. I padał na twarz, a potem stawał na nogi i jak się plątał wzburzony nad brzegiem morza pustego. Ani jak w obie garście chwytał kurz popielaty i sypał go sobie na głowę, ani jak tam inaczej i płakał, i jęczał, i co w ogóle wyrabiał. Ani o priamie, blisko spokrewnionym z bogami, jak się modlił i zaklinał. I w prochu się tarzał po ziemi i po imieniu każdego i wołał, i wzywał, i jęczał. A jeszcze bardziej niż to, wyprosimy sobie u poetów, żeby bogowie nie jęczeli i nie mówili – o, moja dolo nieszczęsna, po co mię syna zrodziła? Jeżeli bogowie nie, to tym bardziej największego z bogów, żeby nie śmieli tak wbrew wszelkiemu podobieństwu malować i sam Zeus, żeby mówił – aj, co to jest? Mego drucha ktoś goni mi tu w koło miasta – Widzę na własne oczy i serce się moje rozpływa. Albo, oj, co za los, to przecież najmilszym z ludzi Sarpedon i tego właśnie Patroklos Menoityosowicz zabija. Kochany Adejmancie, jeżeli nam takich rzeczy młodzi ludzie będą słuchali poważnie i nie zaczną ich wyśmiewać jako powiedzianych niegodnie, to trudno, żeby ktoś z nich potem uważał takie zachowanie się za niegodne człowieka i żeby to sobie samemu brał za złe, gdyby mu się też trafiło coś podobnego mówić albo robić. Wtedy by się zgoła nie wstydził i nie panował nad sobą i przy sposobności małych cierpień wielkie by treny intonował i lamenty. Najzupełniejszą prawdę mówisz, powiada. A to być nie powinno, jak nam to przed chwilą wynikło z rozważania. Trzeba się tej myśli poddać, pokąd nas ktoś inną, piękniejszą nie przekona. Tak, to być nie powinno. Ale śmiechu też nie powinni kochać nade wszystko, bo jeżeli się ktoś zanosi gwałtownym śmiechem, to również prowadzi do gwałtownych przemian wewnętrznych. Zdaje mi się, powiada. Zatem także, jeśli by ktoś w poezji dawał ludzi wybitnych, a zanoszących się śmiechem, nie trzeba tego przyjmować. A jeszcze mniej bogów? O wiele mniej, powiada. Zatem i od Homera nie przyjmiemy, kiedy on o bogach mówi. Śmiech tedy niezgaszony, szczęśliwych bogów ogarnął, kiedy widzieli Hefajsta, jak chodzi, jak sapie po domu. Tego nie trzeba przyjmować, według twojej myśli. Jeżeli, powiada, chcesz przyjąć, że to moja myśl, ale oczywiście, że nie przyjmować. I mówienie prawdy wypadnie cenić wysoko, bo jeżeliśmy słusznie mówili przed chwilą, jeżeli istotnie bogowie nie używają kłamstwa, a ludziom ono się przydaje tylko jako lekarstwo, to jasna rzecz, że coś takiego trzeba zostawić lekarzom, a ludzie prywatni nie powinni tego tykać. Jasna rzecz, powiada. Zatem, jeżeli w ogóle ktokolwiek, to rządzący w państwie mają prawo kłamać, albo w stosunku do wrogów, albo do własnych obywateli dla dobra państwa, a inny nikt niech czegoś takiego nie próbuje. Gdyby człowiek prywatny takich rządzących okłamywał, uznamy to za taki sam, a nawet za większy grzech, jak gdyby chory lekarzowi albo ćwiczący się nauczycielowi gimnastyki mówił nieprawdę o tym, jak się ma jego ciało, albo jakby ktoś sternikowi mówił nieprawdę o okręcie, co się na nim dzieje i o płynących, i o tym, jak mu się wiedzie samemu albo któremuś z towarzyszów podróży. Najzupełniejszą prawdę mówisz, powiada. Więc jeżeli rządzący schwyta kogoś z obywateli na kłamstwie, więc rzemieślnika jakiegoś, wieszczka, albo lekarza, nic nicponia, albo też cieśle, to go ukaże, bo on wprowadza do państwa jak do okrętu praktyki wywrotowe i zgubne, jeżeli, powiada, nie skończy się na słowach, a przyjdą za nimi czyny. No tak. A rozwagi i panowania nad sobą, czy nie będzie trzeba młodym ludziom? Jakżeby nie. A jeśli chodzi o rozwagę dla mas, to czy nie o to w niej idzie przede wszystkim, żeby rządzących słuchać, a samemu panować nad pragnieniem napojów, nad głodem seksualnym i przyjemnościami związanymi z jedzeniem? Tak uważam. Więc takie rzeczy myślę, że się zgodzimy, są dobrze powiedziane, jakie i u homera Diomedes mówi. Tylko siedź cicho, kochanie, i słuchaj tego, co mówię. I tym podobne ustępy, jak szli gniewem dysząc, Achaje. Cicho, bo każdy się bał dowódcy. I inne w tym rodzaju. Pięknie. No cóż, a takie. Och, ty pijaku z psim pyskiem, a za to z sercem jelenia. I tam dalej po kolei. Czy to ładne? I jakie tam inne impertynencje powiedział kiedyś prozą albo wierszem człowiek prywatny rządzącym? To nieładnie. Nie sądzę, żeby się to nadawało do słuchania dla młodych ludzi, jeżeli idzie o ich rozwagę. A jeżeli to inną jakąś przyjemność sprawia, to nic dziwnego. Albo... Jak ci się wydaje? Właśnie tak powiada. No cóż, a wierszem pisać, jak to bardzo mądry człowiek mówi, że za najpiękniejszą rzecz ze wszystkich uważa to, kiedy stoły się uginają, tyle tam chleba i mięsa, a wino już czerpie się z wazy. Zręcznie je nosi pod czaszy i już je w kielichy nalewa. Czy myślisz, że to się nadaje do słuchania dla młodego człowieka, jeżeli chodzi o panowanie nad sobą? Albo umrzeć z głodu to los okropny, najgorzej umiera się z głodu. Albo jak Zeus, kiedy inni bogowie i ludzie śpią, sam jeden czuwa i snuje pewne plany, i zaraz o tym wszystkim zapomina, co postanowił, bo opadł go głód seksualny. Zobaczył Herę i takie to na nim zrobiło wrażenie, że nawet do pokoiku nie ma ochoty iść, ale od razu na ziemi chce z nią obcować, i powiada, że go żądza sparła bardziej niż kiedy pierwszy raz chodzili do siebie w sekrecie przed ojcem i matką. Albo jak Hefajstos, Aresa i Afrodytę krępuje na tle podobnej sytuacji. Nie na Zeusa powiada, nie wydaje mi się to odpowiednie. Ale jeżeli gdzieś mowa jest o harcie ducha, albo go objawiają wybitne postacie, to oglądać to i słuchać o tym. Na przykład i to. W pierś się uderzył i serce poskramiał słowy twardymi. Musisz wytrzymać, o serce, podlejsześ losy znosiło. Ze wszechmiar, powiada a także nie pozwolić naszym ludziom, żeby chętnie dawali łapówki, ani żeby sami lecieli na pieniądze. Nigdy. Więc im nie śpiewać, że dary na bogów działają, działają na królów czcigodnych. I nie chwalić nauczyciela Achillesowego, Fojniksa, że w sam raz mówił, radząc mu, aby naprzód wziął dary od Achajów, a potem im dopiero pomagał, a pokąd darów nie przyniosą, żeby się gniewał dalej. I samego Achillesa o to nie posądzimy, i nie uwierzymy, że był taki chciwy. I od Agamemnona dary wziął, i znowu za trupa przyjął okup, i dopiero wydał zwłoki, a inaczej nie chciał. Przecież nie godzi się, powiada, chwalić takich rzeczy. Waham się, dodałem, bo to o Homera chodzi, powiedzieć, że to nawet bezbożne mówić takie rzeczy na Achillesa i wierzyć, kiedy drudzy tak mówią. Albo znowu to, że on się do Apollona odezwał, tyś mnie oszukał, Łuczniku, ze wszystkich bogów najgorszy. Już bym się pomścił na tobie, gdyby mi sił starczyło. I że z rzeką, która była bogiem, gotów był walczyć i słuchać jej nie chciał, i że swoje włosy poświęcone komu innemu rzece Sperhejosowi, chętnie bym dał, niech je nosi bohater Patroklos, powiada. A ten już trup. I żeby on to zrobił, niepodobna uwierzyć. I to wleczenie hektora około mogiły Patrokla, i to zażynanie jeńców koło stosu. Wszystko, to powiemy, nieprawda i nie pozwolimy naszym chłopcom wierzyć, że Achilles, będąc synem bogini i peleusa, bardzo rozważnego męża i wnuka Zeusa, i będąc wychowankiem arcymądrego Heirona, był przy tym taki pomieszany i miał w sobie dwie sprzeczne choroby: brud połączony z chciwością, a z drugiej strony butę w stosunku do bogów i ludzi. Słusznie mówisz, powiada. Zatem i temu nie uwierzymy i nie pozwolimy mówić, że Tezeusz, syn Posejdona i Peiritos, syn Zeusa, wybrali się na te straszne porwania, ani że jakikolwiek inny syn boży albo bohater śmiał się dopuszczać czynów strasznych i bezbożnych, jak to dziś o nich nieraz kłamią. Zmusimy poetów, żeby im albo takich czynów nie przypisywali, albo ich nie nazywali synami bożymi, a jednego i drugiego naraz niech nie mówią i niech u nas tego nie próbują wmawiać w młodzież, że niby to bogowie płodzą zło i że bohaterowie wcale nie są lepsi od ludzi bo jak się poprzednio mówiło, ani to o bojaźni bożej nie świadczy, ani prawdą nie jest. Dowiedliśmy przecież, że od bogów zło pochodzić nie może. Jakżeby mogło? To słuchającym bardziej szkodzi, bo każdy będzie miał wybaczenie dla własnych złych stron, przekonany, że przecież to samo robią i robili. Ci bogom bliscy krwią. Synowie Zeusa widzą przecież idy szczyt. Tam ołtarz ojca błyszczy im we mgle. W ich żyłach dotąd boska płynie krew. Dlatego dać pokój takim mitom, aby nam u młodzieży nie zaszczepiały lekkiego rozgrzeszenia dla wad charakteru. Oczywiście, powiada. Więc jaki nam jeszcze rodzaj powiedzeń zostaje do oceny, kiedy tak ciągniemy granice między dopuszczalnymi i nie? Bo o bogach, jak trzeba mówić, to się powiedziało i o duchach, i o bohaterach, i o tym, co się dzieje w hadesie. Tak jest. Więc o ludziach byłaby ta reszta? Oczywiście. Nie ma sposobu, mój kochany, żeby to tak w tej chwili uporządkować i rozporządzić. Jak to? Bo przypuszczam, powiemy prawda, że i poeci, i powieściopisarze źle mówią o ludziach, jeżeli chodzi o sprawy najważniejsze. Że wielu jest niesprawiedliwych, a niejednemu się dobrze powodzi, sprawiedliwi zaś żyją w nędzy. I to, że się niesprawiedliwość opłaca, jeżeli się ukryje. Że sprawiedliwość to jest dobro cudze, a dla człowieka samego to kara. Więc takie rzeczy mówić zabronimy, a w przeciwnym duchu polecimy pisać wiersze i mity. Czy nie myślisz tak? — O, ja to dobrze wiem! powiada. Nieprawdaż? Jeżeli się zgodzisz, że mówią słusznie, to ja powiem, że zgadzasz się na to, czego od dawna szukamy. Słusznieś to, powiada, przyjął. Nieprawdaż na to, że powinno się tak mówić i pisać o ludziach, zgodzimy się wtedy, kiedy znajdziemy, czym jest sprawiedliwość i że się z natury opłaca temu, który ją posiada, czy by się takim wydawał, czy nie wydawał. Najzupełniejszą prawdę mówisz. Więc jeżeli o treść myśli idzie, to niechby już był koniec, a nad sposobem wypowiadania myśli sądzę, że trzeba się też zastanowić. Wtedy nasze rozważania będą wszechstronne, wyczerpią i to, co, i to, jak mówić należy. Na to adejmant powiada: Ja nie rozumiem, co ty masz na myśli. Ależ potrzeba, odparłem, może tak będziesz lepiej wiedział. Czy nie wszystko, cokolwiek mówią twórcy mitów i poeci, jest opowiadaniem tego, co się stało, co jest, albo tego, co ma być kiedyś? Czymżeby innym, powiada. Więc, prawda, że ludzie te rzeczy piszą w postaci opowiadania prostego, albo w formie naśladowania, albo w jeden i w drugi sposób? I to, powiada, pragnąłbym jeszcze jaśniej zrozumieć. Zdaje się, odparłem, że ze mnie jest nauczyciel zabawny i niejasny. Więc tak jak ci, co nie umieją mówić, nie ujmę rzeczy ogólnie, tylko pewną cząstkę wezmę i będę ci próbował na niej wyjaśnić, o co mi chodzi. Powiedz mi. Ty znasz początek Iliady, w którym poeta mówi, że Chryzes prosił Agamemnona, żeby mu uwolnił córkę, i ten się gniewa, a tamten, kiedy nie uzyskał czego chciał, prosi apollona o pomstę nad achajami. Tak jest. Więc wiesz, że aż do tych słów i błagał wszystkich achajów, dwóch zaś atrydów najbardziej, co wojskiem całym rządzili. Mówi poeta sam i nawet się nie stara obrócić naszej myśli w inną stronę, jakoby mówiącym był ktoś inny, a nie on sam. A później mówi tak, jakby on sam był Chryzysem i stara się w nas, ile możności, wywołać to wrażenie, że to nie Homer mówi, ale kapłan, starzec. I całą resztę opowiadania mniej więcej tak prowadzi, malując to, co było pod Ilionem i na Itace i co się dzieje w całej Odysei. Tak jest, powiada. Prawda? Więc opowiadanie mamy i wtedy, kiedy on za każdym razem przytacza pewne powiedzenia i tam pomiędzy powiedzeniami? Jakżeby nie. Więc kiedy jakieś powiedzenie przytacza, będąc niby to kimś innym, czyż nie przyznamy, że on wtedy upodobnia ile możności swój sposób mówienia do każdego, kogo tylko zapowiedział jako mówcę? Przyznamy! A upodobnianie siebie do kogoś innego, czy to głosem, czy wyglądem, to jest naśladowanie tego, do kogo się ktoś upodobnia? No tak. W takim razie on i inni poeci nadają swemu opowiadaniu postać naśladowania. Tak jest. Gdyby się poeta w żadnym miejscu poematu nie chował, to by cały poemat prowadził bez naśladowania. A żebyś nie powiedział, że znowu nie rozumiesz, jakby się to dziać mogło, to ja ci pokażę. Gdyby homer powiedziawszy, że przyszedł chryzes niosąc okup za córkę i z prośbami do achajów, a najwięcej do królów, mówił potem nie tak, jakby się sam stał chryzesem, ale jeszcze wciąż jako homer, to wiesz, że to by nie było naśladowanie, tylko opowiadanie proste. To by było może jakoś tak ale ja będę mówił bez rytmu, bo ja nie jestem poetą. Więc przyszedł kapłan i życzył im, żeby im bogowie dali zdobyć troje, a im samym cało wrócić do domu, a córkę, żeby mu wydali, wziąwszy okup i uczciwszy Boga. Kiedy on to powiedział, wtedy inni zaczęli się bać Boga i zgadzali się, tylko Agamemnon się gniewał i polecił mu, żeby się zaraz zabrał i drugi raz nie przychodził, bo gotowe mu nie pomóc berło ani przepaska Boga. Zanim mu córkę uwolni, ona się, powiada, zestarzeje w Argos przy jego boku. Kazał mu odejść i nie irytować go, aby cały do domu wrócił. Starzec to usłyszał, przestraszył się i odszedł po cichu, a minąwszy obóz zaczął się bardzo modlić do Apollona, wymieniając przydomki Boga i wspominając mu to i owo i prosząc o wzajemność, jeżeli mu kiedyś może ofiarował jakiś miły dar, czy to kaplicę mu zbudował, czy ofiarę złożył. W zamian za to prosił i zaklinał, żeby Achajowie jego łzy odpokutowali pod strzałami Boga. W ten sposób... Dodałem, przyjacielu robi się opowiadanie proste, bez naśladowania. Rozumiem, powiada. Więc rozumiej, dodałem, że robi się znowu coś przeciwnego temu, kiedy ktoś usunie słowa poety pomiędzy powiedzeniami, a zostawi tylko same powiedzenia. To jedno, to drugie. I to, powiada, rozumiem, że to w tragediach jest coś takiego. Doskonaleś to uchwycił, dodałem. I myślę, że teraz już ci to jest jasne, co przedtem jakoś nie szło, że spośród utworów poetyckich i mitów jedne trzymają się całkowicie formy naśladowczej, to jak ty mówisz tragedia i komedia, a inne mają postać opowiadania samego poety. To znajdziesz chyba najczęściej w Dytyrambach. Inne znowu posługują się jednym i drugim. To w poezji epicznej, a nieraz i gdzie indziej, jeżeli mnie dobrze rozumiesz. Ja rozumiem, mówi, coś ty chciał powiedzieć. I przypomnij sobie to, co przedtem było. Mówiliśmy, że już się skończyło o tym, co właściwie należy mówić, a trzeba jeszcze rozważyć to, jak należy mówić. Ja pamiętam. Więc ja właśnie to miałem na myśli, że trzeba by przedyskutować i zgodzić się, czy pozwolimy poetom, żeby nam dawali opowiadania w postaci naśladującej, czy też w jednych utworach niechby było naśladowanie, a w innych nie, i jakie mają być jedne i drugie. Czy też niechby w ogóle nie naśladowali? Ja przeczuwam, powiada, ty się zastanawiasz, czy przyjmiemy tragedię i komedię do państwa, czy nie? Może być dodałem, a może i jeszcze coś więcej? Ja tam jeszcze i sam nie wiem. Tylko tak, wszystko jedno, którędy nas myśl poniesie, niby wiatr, tamtędy sobie idźmy. Dobrze mówisz, powiada, więc to zobacz adejmancie, czy nasi strażnicy powinni być zdolnymi naśladowcami, czy nie. Czy też i to wynika z tego, co przedtem, że każda jednostka potrafi jedną robotę wykonywać pięknie, a wielu robót nie? A gdyby się ktoś do tego brał i chwytałby się wielu zajęć, to do niczego nie doprowadzi w żadnym, tak, żeby jakąś sławę zyskał? Jakby też miał? Więc prawda. Naśladowania też ta sama myśl dotyczy, że naśladować wielu typów ten sam człowiek nie potrafi tak jak jednego. No nie. Więc trudno, żeby się ktoś jednocześnie oddawał jakiemuś poważnemu zajęciu i naśladował wiele typów i był naśladowcą, skoro nawet w dwóch pozornie bardzo bliskich rolach nie potrafi jeden i ten sam człowiek dobrze występować, na przykład pisać komedię i tragedię zarazem. Czy nie zaliczyłeś ich obu przed chwilą do naśladownictw? Tak jest. I to prawda, co mówisz, że nie potrafi jeden i ten sam. Ani rapsodem, i aktorem naraz być niepodobna. To prawda. Nawet i aktorów tych samych nie używają tragicy i komediopisarze, a to wszystko przecież naśladownictwa, czy nie? Naśladownictwa! Bo wiesz, Adejmancie, ja mam wrażenie, że natura ludzka jest rozmieniana na cząstki jeszcze drobniejsze od tych, tak że człowiek nie potrafi naśladować pięknie wielu rzeczy, ani też robić tych rzeczy samych, którym by naśladownictwa odpowiadały. Zupełnie słusznie, powiada. Więc jeżeli zostaniemy przy pierwszej myśli, że strażnicy powinni być u nas wolni od wszelkich innych zajęć, a oddani zawodowo i ściśle sprawie wolności państwa i żeby się nie zajmowali niczym, co do tego celu nie zmierza, to nie powinni by niczego innego robić ani naśladować. A gdyby naśladowali, to niech naśladują to, co im przystało, zaraz od dziecięcych lat ludzi odważnych, rozważnych, pobożnych, szlachetnych i tam dalej takie rzeczy a tego co nie szlachetne ani niech się nie dopuszczają ani niech tego udawać nie umieją w ogóle żadnej podłości aby z tego udawania i rzeczywistych wad kosztować nie zaczęli czyś nie zauważył że odgrywane role jeżeli się je od dziecięcych lat rozpoczyna i praktykuje w dalszym ciągu wchodzą w obyczaj i w naturę Zarówno jeżeli o ciało chodzi, jak o sposób mówienia i myślenia. I bardzo powiada. Więc nie pozwolimy dodałem, żeby ci, o których my niby to dbamy, i trzeba, żeby wyrośli nadzielnych ludzi, mieli naśladować kobiety, będąc mężczyznami. Czy to młodą, czy starszą, czy besztającą męża, czy kłócącą się z bogami i zadzierającą nosa, i uważającą się za szczęśliwą, czy też w nieszczęściach i w cierpieniu, i zawodzącą hymny boleści, a już jeśli chodzi o chorą, zakochaną albo rodzącą, to nawet mowy o tym być nie może. Ze wszechmiar, powiada. Zatem i niewolnic też nie, ani niewolników zachowujących się tak, jak to oni ani tego ani ludzi lichych zdaje się więc tchórzów i zachowujących się przeciwnie niż wymienieni w tej chwili więc ciskających obelgi i szyderstwa na siebie nawzajem i plotących głupstwa popijanemu albo na trzeźwo i popełniających inne grzechy jakich się tacy ludzie dopuszczają i słowem i czynem w stosunku do siebie samych i do drugich Myślę, że do obłąkanych też niech się nie przyzwyczajają upodabniać siebie ani w słowach, ani w czynach. Bo znać trzeba także obłąkanych i złych mężczyzn i kobiety, ale samemu nic takiego nie robić ani nie naśladować. Najzupełniejsza prawda, mówi. No cóż, dodałem, a jak kowale kują? albo jak inni się jakimś innym rzemiosłem bawią albo trójrzędowce pędzą albo komenderują wioślarzami albo coś innego w tym rodzaju czy to naśladować a jakże tam powiada przecież żadnemu z nich nie będzie wolno nawet interesować się takimi rzeczami no cóż a konie rżące i byki ryczące i rzeki szumiące, i morze huczące, i grzmoty, i wszystkie znowu tego rodzaju rzeczy będą naśladowali? Przecież powiada, nie wolno im ani popadać w obłąkanie, ani się do obłąkanych upodabniać. Więc jeżeli ja rozumiem, powiedziałem, co ty masz na myśli, to istnieje pewna forma mówienia i opowiadania, którą się będzie mógł posługiwać człowiek naprawdę pierwszej klasy, ilekroć mówić mu wypadnie, i druga forma też, niepodobna do tej, której się gotów stale trzymać i w nią swe opowiadania ujmować człowiek wprost przeciwnie urodzony i wychowany niż tamten. Jakież to formy, powiada. Ja uważam, powiedziałem, że człowiek taki w sam raz, kiedy dojdzie w opowiadaniu do jakiegoś powiedzenia albo zachowania się człowieka dzielnego, to zechce mówić tak, jakby sam był tamtym i nie będzie się wstydził takiego naśladowania. Najchętniej będzie naśladował człowieka dzielnego, który działa stanowczo i rozumnie. A mniej często i nie tak bardzo, człowieka, którego albo jakaś choroba, albo jakaś miłość opętała, albo pijaństwo, albo inne jakieś nieszczęście. A jak natrafi na kogoś poniżej własnej godności, to nie zechce upodabniać się serio do kogoś gorszego niż sam. Chyba tylko pokrótce, kiedy tamten coś przyzwoitego robi. On by się wstydził inaczej, bo z jednej strony nie ma wprawy w naśladowaniu takich typów, a z drugiej byłoby mu nieznośnie wymodelowywać z siebie i wcielać się w typy lichsze, którymi gardzi z całej duszy. Chyba, żeby szło o żarty i o zabawę. Zdaje się, powiada. Zatem będzie się posługiwał taką formą opowiadania, jak myśmy przed chwilą streszczali wyjątek z epopei Homera, i będzie w jego mówieniu coś z jednego i z drugiego, i naśladowanie, i inne opowiadanie też. Ale w długim ustępie jakąś maleńką cząstkę stanowić będzie naśladowanie. Czy też? Mówię od rzeczy. Owszem, powiada to przecież bardzo możliwe, że musi być typ takiego mówcy. Prawda? Powiedziałem a inny znowu, to im będzie lichszy, tym bardziej będzie wszystko naśladował raczej, niż opowiadał i nie będzie niczego odczuwał poniżej swojej godności. Zatem wszystko będzie próbował naśladować z poważnym zamiarem i wobec wielu słuchaczy. Nawet i to, cośmy przed chwilą wymieniali, te grzmoty i szumy wiatrów, i odgłosy gradu, i osi wozów, i kółek, i trąb, i fletów, i pozytywek posłusznych, i głosy wszystkich instrumentów, a jeszcze psów i owiec do tego, i śpiew ptaków. W jego mowie pełno będzie naśladowania głosów, i wyglądów, a mało opowiadania. Musi być i to, powiada. Więc to te dwie formy opowiadania, dodałem, te dwie miałem na myśli. Są takie dwie, powiada. Prawda? Jedna z nich zawiera małe odmiany głosu, i jeżeli ktoś odda właściwą tonację i rytm mówieniem, to bez mała cały czas może mówić tak samo, a będzie mówił jak trzeba, bo odmiany głosu nieznaczne, a rytm też tak samo pokrewny jakiś. Całkowicie, powiada, tak się rzecz ma. A cóż ta druga forma? Czy ona nie wymaga czegoś wprost przeciwnego, wszystkich możliwych tonacji i rytmów, jeżeli mowa ma być utrzymana w stylu, bo ta forma zawiera rozmaite postacie odmian? Jest tak i bardzo nawet. Zatem wszyscy poeci i wszyscy, którzy coś mówią, wpadają w jeden typ mówienia albo w drugi, albo też mieszają jakoś jeden z drugim? Z konieczności, powiada. Więc co zrobimy, dodałem? Czy do państwa wpuścimy tych wszystkich, czy też tylko jednego z tych niezmieszanych, czy też typ mieszany? Jeżeli, powiada, moje zdanie ma decydować, to wpuścić tego, który naśladuje rzeczy przyzwoite, ten typ niezmieszany. A wiesz Adejmancie, że przyjemny jest i ten zmieszany też, a chłopcy i służba przy dzieciach. I tłum po większej części przepadają za typem przeciwnym temu, któryś ty wybrał. Bo on najprzyjemniejszy. Ale może być, dodałem, nie zgodziłbyś się, że on pasuje do naszego ustroju. Przecież u nas nie ma ludzi dwoistych ani wielorakich w swojej istocie, skoro każdy zajmuje się tylko jednym. No tak, to się nie stosuje, prawda? Dlatego jedynie w takim państwie znajdziemy szewca, który jest szewcem, a nie jeszcze sternikiem w dodatku i rolnika, który jest rolnikiem, a nie sędzią w dodatku do rolnictwa i żołnierza, który jest żołnierzem, a nie spekulantem przy swojej sztuce wojennej i wszystkich tak samo. Prawda, mówi. A takiego męża, zdaje się, który by z wielkiej mądrości potrafił się mienić w oczach, i naśladować wszystko możliwe, gdyby nam do miasta przyszedł sam i chciałby się u nas produkować, przyjęlibyśmy z wielkim szacunkiem, jako istotę godną czci i podziwu i sympatyczną. Ale byśmy powiedzieli, że u nas w mieście takich nie ma i nie trzeba, żeby się tacy między nami zamnażali, więc odesłalibyśmy takiego do innego miasta, wylawszy mu perfumy na głowę i uwieńczywszy go przepaską wełnianą a sami byśmy się zadowolili mniej świetnym i mniej przyjemnym poetą i opowiadaczem mitów, mając pożytek na oku. On by nam naśladował powiedzenia przyzwoite i w mówieniu trzymałby się tych wzorów, któreśmy ustalili prawem, kiedyśmy się wzięli do wychowywania żołnierzy. Zupełnie byśmy tak postępowali, powiada, gdyby to od nas zależało. Więc teraz, dorzuciłem, przyjacielu, jeżeli chodzi o służbę muzom, to o mowach i o mitach skończył się nam cały materiał, bo już się powiedziało i co mówić i jak mówić. Mnie się też tak zdaje, powiada. Więc teraz zostawałoby jeszcze powiedzieć coś o sposobie śpiewania i o pieśniach. Oczywiście. A czy nie potrafiłby już każdy i sam znaleźć, co nam wypadnie powiedzieć o tych rzeczach, jakie one być powinny, jeżeli mamy zostać w zgodzie z tym, co się poprzednio mówiło? A Glaukon się uśmiechnął i powiada. W takim razie ja, Sokratesie, gotówem się znaleźć poza tymi wszystkimi. W tej chwili nie jestem w stanie wywnioskować, co właściwie powinniśmy mówić, tylko się domyślam po trochę, ale to w takim razie jesteś w stanie powiedzieć, że pieśń składa się z trzech rzeczy: z treści słów, z harmonii i z rytmu. Tak, powiada, to tak. Więc jeżeli mowa o treści słów, to pieśni niczym się nie różni od myśli nieśpiewanych, o tyle, że jej słowa powinny się trzymać tych samych wzorów, któreśmy przed chwilą podali i w ten sam sposób. Prawda, mówi. A harmonia i rytm powinny iść za treścią słów. Jakżeby nie. A mówiliśmy, że zawodzeń i lamentów w treści słów wcale nie potrzeba. No nie. A które to harmonie są płaczliwe, powiedz mi. Ty przecież jesteś muzykalny. Miksolidyjska, powiada, i syntonolidyjska, i jakieś w tym rodzaju. Prawda, powiedziałem, że te należy usunąć, bo nie przydają się nawet kobietom, które mają być jak się należy, a cóż dopiero mężczyznom. Tak jest. A prawda, że stan upojenia to rzecz najmniej stosowna dla strażnika i miękkość i lenistwo. Jakżeby nie? A które tonacje są miękkie i pijackie? Jońska, powiada i lidyjska. Te się też nazywają obniżone. Więc te, mój kochany, przydadzą ci się na coś w zastosowaniu do ludzi wojskowych? Nigdy, powiada. Więc gotowe ci zostać tylko dorycka i frygijska. Ja się nie znam na harmoniach, powiedziałem ale zostaw tę tonację, która by przyzwoicie naśladowała głos i akcenty człowieka mężnego w praktyce wojennej i w każdym działaniu, które wymaga siły, jeśli mu szczęście nie dopisze albo trzeba iść na śmierć i na rany, albo gdy inne jakieś nieszczęście spadnie, on się porządnie, mocno i wytrwale przeciw losowi broni. A inną zostaw też, niby głos człowieka, który nie stosuje gwałtu, ale działa pokojowymi środkami po dobremu, więc przekonywa kogoś albo drugich o coś prosi, bogów modlitwą albo ludzi nauczaniem i napominaniem, albo na odwrót ktoś jego o coś prosi, albo go poucza, albo na niego wpływa, a ten słucha i dlatego postępuje rozsądnie a nie zadziera nosa, tylko z rozwagą i z umiarkowaniem we wszystkich tych okolicznościach działa i pogodnie oczekuje skutków działania. Te dwie tonacje głos człowieka, który ma siłę i czegoś chce, w szczęściu czy w nieszczęściu, głosy rozwagi i męstwa, pozostaw, a będzie bardzo pięknie. W takim razie, powiada, chcesz, żebym zostawił nie inne, tylko te, którem przed chwilą wymienił. Zatem, dodałem, nie będzie nam potrzeba wielu strun, ani wszystkich harmonii w naszych melodiach i pieśniach. Nie wydaje mi się, powiada. Zatem nie będziemy żywili tych, którzy robią trójkąty i pektidy, i wszystkie instrumenty wielostrunowe i panharmoniczne. Widać, że nie. No cóż, a tych, co robią flety, albo grają na fletach, przyjmiesz do państwa? Czyż nie to jest instrument najobfitszy w struny, a te narzędzia panharmoniczne, czy to nie jest naśladowanie fletu? Jasna rzecz, powiada. Więc ci zostaje, dodałem, lira i kitara. I te się przydadzą w mieście. A znowu na wsi pastuchom przydałaby się jakaś pozytywka. Tak nam, powiada, wynika z rozważań. Więc my, przyjacielu, nic nowego nie robimy, mówię, kiedy rozsądzamy dawny spór i przyznajemy pierwszeństwo Apollonowi i muzycznym narzędziom Apollona przed Marsjaszem i jego instrumentami. Na Zeusa powiada, nie wydaje mi się. Ale na psa dodałem, nie zauważyliśmy, żeśmy znowu oczyścili miasto, które nam niedawno zaczęło puchnąć od zbytku. Takęśmy mówili. To rozwaga z naszej strony, powiada. W takim razie, dodałem, czyśćmy i te resztę. Po harmoniach nasuwa się nam sprawa rytmów, żeby się nie starać o ich różnorodność i nie gonić za bogactwem stóp wierszowych, tylko zobaczyć, które to są rytmy życia porządnego, a nacechowanego męstwem. Jak to zobaczymy, to będzie musiała stopa wierszowa i melodia iść za taką treścią, a nie treść za stopą i melodią. A które by to były rytmy, to już Twoja rzecz pokazać tak, jak wskazywałeś harmonię. Ależ na Zeusa mówi: Ja tego nie potrafię powiedzieć. Że są jakieś trzy formy, z których się formy wierszowane plotą tak, jak w dźwiękach cztery, skąd się wszystkie harmonie wywodzą, to bym potrafił powiedzieć. Przyjrzawszy się. Ale które z nich, jakie życie naśladują, powiedzieć nie umiem. No, te rzeczy, powiedziałem, to my sobie jeszcze i z Damonem rozważymy, które właściwie stopy wierszowe odpowiadają pospolitym, gminnym rysom charakteru, które znamionują butę i szał i inne wady, a które rytmy zostawić dla cech przeciwnych. Mam wrażenie, żem słyszał, ale niewyraźnie, jak on wymieniał jakieś tam enopliosy złożone i daktyle, i bohaterskie, a nie pamiętam już jak je porządkował. I tak robił, że na dole i na górze było równo, jak tam się kładło, raz krótkie, raz długie, i zdaje mi się, że wymieniał jamby, a jakąś inną stopę nazywał trochejem i doczepiał do nich długie i krótkie. I mam wrażenie, że w niektórych z nich nie mniej ganił, jak chwalił przeciąganie trwania stopy, jak i rytmy same albo i jedno i drugie naraz. Ale nie umiem powiedzieć o co szło. Więc jak mówię, to trzeba odłożyć dla Damona, bo długo by o tym mówić, żeby to rozebrać. Czy myślisz inaczej? Na Zeusa nie inaczej. Ale to potrafisz rozebrać że szlachetny i podły wygląd idzie za tym, czy gdzieś jest dobry rytm, czy go nie ma? Jakżeby nie. A dobry rytm i zły? Jeden za pięknym sposobem mówienia przychodzi i jest do niego podobny, a drugi idzie za złym. Harmonia i dysharmonia tak samo, skoro przecież rytm i harmonia idą za myślą, jak się przed chwilą mówiło, a nie myśl ma iść za nimi. O tak, powiada, one się powinny stosować do myśli. A cóż, cały sposób mówienia, dodałem, i treść. Czy to nie idzie za charakterem duszy? Jakżeby nie. A za sposobem mówienia ta reszta? Tak. Zatem dobre wysłowienie i harmonia i dobry wygląd i piękny rytm towarzyszą prostocie duszy. Tylko nie chodzi tu o głupotę, którą pieszczotliwie nazywamy prostodusznością, ale naprawdę o dobry i piękny charakter, o wewnętrzną konstytucję duszy ze wszech miar, powiada. Czyż więc nie powinni młodzi ludzie do tego dążyć wszędzie i zawsze, jeżeli mają robić to, co do nich należy? Powinni dążyć! Przecież spotyka się te rzeczy na każdym kroku w malarstwie i we wszelkiej takiej robocie, pełno tego w tkactwie, w zdobnictwie, w architekturze i we wszelkim sprzętarstwie, a oprócz tego w urodzie ciał ludzkich i innych żywych istot. Przecież w tym wszystkim bywa wygląd piękny i brzydki. Brzydki wygląd i brak rytmu i brak harmonii to zjawiska bliźniaczo spokrewnione ze złym wysłowieniem i ze złym charakterem a ich przeciwieństwo z tłem przeciwnym, z charakterem rozważnym i dobrym. I bliźniacze pokrewieństwo tu jest w grze, i odzwierciedlenie. Zawszechmiar, powiada. Więc czy mamy tylko na poetów uważać i zmuszać ich, by w swych poematach odzwierciedlali rysy dobrego charakteru, albo nie pracowali u nas w ogóle? czy też innych wytwórców musimy też pilnować i nie pozwalać im, żeby piętno złych rysów charakteru i rozpusty i pospolitości i nieprzyzwoitości wyciskali, czy to na wizerunkach żywych istot, czy na architekturze, czy na jakimkolwiek innym dziele rąk ludzkich. A kto by nie potrafił inaczej, temu nie pozwolić na pracę u nas, aby się nasi strażnicy nie karmili odbiciami podłości wszelkiego rodzaju, niby złą paszą, dzień po dniu każdy z nich jakąś odrobinę tego lub owego zła, bo dużo go jest, dla siebie zdrapie i wypasie i sam nie zauważy, kiedy zrobi mu się z tego w duszy jego wielkie zło. Więc innych szukajmy twórców, takich, co mają dar wrodzony, żeby trafiać na ślad natury, piękna i przyzwoitego wyglądu, aby młodzież mieszkała niby w zdrowej okolicy, gdzie jej wszystko sprzyja, gdzieby jej z pięknych dzieł przez oczy albo przez uszy wciąż przychodziło coś dobrego, jakby im wiatr z okolicy o dobrym powietrzu zdrowie przynosił. I już zaraz od dziecięcych lat nie wiedzieliby sami kiedy, do podobieństwa, umiłowania i zgodności z pięknym słowem ich prowadził? Na pewno, powiada, to by było najładniejsze wychowanie. Czyż wobec tego, Glaukonie, dodałem nie będzie służba muzom najwalniejszym środkiem wychowawczym? Bo najbardziej w głąb duszy wnika rytm i harmonia i najmocniej się czepia duszy, przynosząc piękny wygląd. Potem się człowiek pięknie trzyma, jeżeli go dobrze wychowano, a jeżeli nie, to przeciwnie. Również dlatego, że człowiek w tych warunkach wychowany jak należy, najbystrzej potrafi dostrzegać rzeczy niedociągnięte i niepięknie wykonane lub te, co nieładnie urosły i potem się słusznie jednymi cieszy, a drugimi brzydzi i te, co piękne chwalić potrafi brać je w głąb własnej duszy, żywić się nimi i przez to się doskonalić. A to, co szpetne i haniebne, potrafiłby słusznie ganić i nie znosić tych rzeczy już za młodu, zanim by umiał rozumnie powiedzieć dlaczego. A gdyby przyszedł rozum, on by go z radością powitał, bo rozpoznałby w nim krewnego. To byłyby skutki takiego wychowania. Ja też myślę, powiada, że dlatego na służbie muzom opiera się wychowanie. I tak samo jak czytać litery, umieliśmy dopiero wtedy, kiedyśmy się zapoznali z niewieloma pierwiastkami, które we wszystkich literach występują to tu, to tam, i nie lekceważyliśmy ich, ani w literach małych, ani w wielkich, jakoby ich nie trzeba było dostrzegać, tylkośmy się starali rozpoznawać je wszędzie, bo bez tego liter czytać nie potrafimy. To prawda. Nieprawdaż? I obrazy liter odbite może gdzieś w wodzie, albo w lustrach nieprędzej potrafimy rozpoznać, zanim te pierwiastki poznamy, bo to należy do tej samej sztuki i wymaga tej samej wprawy. Ze wszechmiar. Więc ja mówię, na bogów, w służbie muzom, też nieprędzej do czegoś dojdziemy sami. Ani ci strażnicy, których to mamy niby wychowywać, zanim nie nauczymy się rozpoznawać różnych postaci rozwagi i męstwa, i szlachetności, i wielkości duszy, i tego, co im pokrewne, i tego, co im przeciwne, a co występuje tu i tam, i gdzie to tkwi w tym czy w owym, dostrzegać to i dostrzegać ich obrazy, to wymaga tej samej sztuki i tej samej wprawy. I nie lekceważyć tego ani w wielkich, ani w małych rzeczach? Koniecznie tak trzeba, powiedział. Nieprawdaż, dodałem, jeżeli się u kogoś zbiegną razem piękne rysy charakterów duszy, a w postaci rysy zgodne z nimi i harmonizujące, podpadające pod ten sam wzór, to dopiero byłby widok najpiękniejszy dla każdego, kto umie patrzeć? Bardzo piękny. A to, co najpiękniejsze, to najwięcej godne kochania? Jakżeby nie. Więc przede wszystkim tego typu ludzi kochałby człowiek, który muzą służy. A gdyby w którym nie było harmonii, tego by nie kochał. No nie, powiada, gdyby tam w duszy coś nie dopisywało, ale jeżeli tylko w ciele, to by to zniósł i gotów by był kochać. Ja rozumiem, powiedziałem, że masz alboś zyskał kochanka takiego, i ja nie mam nic przeciw temu. Ale to mi powiedz. Czy rozwaga może iść w parze z rozkoszą bez miary? Ależ jak, powiada. Rozkosz przecie rozum odbiera, nie mniej niż to robi smutek. A z inną dzielnością idzie taka rozkosz w parze? Nigdy. A cóż? A z butą i z rozpustą? Przede wszystkim. A umiesz wymienić rozkosz większą i ostrzejszą niżli rozkosz płciowa? Nie umiem, powiada, ani takiej, która więcej rozum miesza. A czy miłość prawdziwa ma to w swojej istocie, że porządnego i pięknego człowieka kocha się, nie tracąc panowania nad sobą i nie sprzeniewierzając się muzom? Nawet i bardzo, powiada. Więc nie trzeba do prawdziwej miłości wnosić nic z obłąkania, ani nic podobnego do rozpusty. Nie wnosić. Zatem nie wnosić i tej rozkoszy, i niech jej nie kosztują ci, którzy kochają, ani ci, co są przedmiotami miłości, jeżeli mają kochać i znosić miłość tak jak trzeba. Nie wnosić na Zeusa z Sokratesie, nie wnosić! Więc zdaje się, że takie prawo ustanowisz w mieście, które zakładamy, że wolno kochać i obcować z kochankiem i dotykać go jak syna, bo tak czasem pięknie, jeśli on nie ma nic przeciw temu. A poza tym, jeżeli się ktoś kimś interesuje, tak powinien z nim obcować, aby to nigdy nie wyglądało na zbliżenia dalej idące. Jeżeli nie, to ściągnie na siebie nagany za brak kultury i dobrego smaku. Tak jest, powiada. Więc czy i ty nie uważasz powiedziałem że skończyły się nasze myśli o służbie muzom tam się skończyły, dokąd miały dojść. Trzeba przecież, żeby służba muzom prowadziła do kochania tego, co piękne tam jest jej cel ostateczny. Na to i mój głos oddaję dokończył. Otóż drugim z kolei środkiem wychowawczym jest gimnastyka. No tak. Więc trzeba z jej pomocą też troskliwie kształcić ludzi od dziecięcych lat przez całe życie. A to się jakoś tak ma. Ale zobacz i ty. Bo mnie się nie zdaje, żeby jeśli ktoś ma zdrowe ciało, u tego ono własną mocą wywoływało zdrowie duszy, tylko na odwrót dusza dobra własną mocą czyni ciało najlepszym jak tylko można. A tobie się jak wydaje? I mnie, powiada, tak samo. Więc może o duszę naprzód dbajmy, jak należy, i potem jej zostawmy szczegóły troski o ciało, a sami tylko zarysujmy pewne wzory, aby się zbyt długo nie rozwodzić. Będzie najlepiej, jeżeli tak zrobimy. Tak jest. Więc mówiliśmy, że powinni unikać opilstwa bo to każdemu innemu raczej ujdzie niż strażnikowi, żeby się upił i nie wiedział, co się z nim dzieje. To by było śmieszne, powiada, żeby strażnik potrzebował strażnika. A jakże tam będzie z Wiktem? Bo ci ludzie to zapaśnicy i stają do zawodów największych, czy nie? Tak. Więc czy stan fizyczny atletów podczas treningu byłby odpowiedni dla nich? Może być. Wiesz, powiedziałem, z nim się jednak pewna senność łączy i jakieś to ich zdrowie bardzo niepewne. Czy nie widzisz, że śpią całe życie i jak się tylko który choć trochę wyłamie z przepisanej diety, to zaraz taki atleta ciężko zaczyna chorować? Widzę. Więc tym zapaśnikom wojennym, dodałem, trzeba jakiegoś bardziej wymyślnego ćwiczenia. Oni powinni jak psy. Mało spać i mieć jak najbystrzejszy wzrok i słuch. A że na wyprawach muszą często wytrzymywać odmiany i wody, i pokarmów, i skwarów, i mrozów, więc ich zdrowie powinno być nie takie delikatne. Wydaje mi się, więc, czy najlepsza gimnastyka nie byłaby jakoś bliźniaczo podobna do tej służby muzom, którąśmy przed chwilą przechodzili? Jak to myślisz? Jakaś gimnastyka prosta i przyzwoita i jak najściślej związana z wojną. W jakimże sposobie? Już i od Homera, powiedziałem, można by się takich rzeczy nauczyć. Wiesz przecie, że na wyprawie, kiedy bohaterowie ucztują, on ich ani rybami nie karmi, chociaż oni są nad morzem, koło Hellespontu, ani gotowanym mięsem, tylko pieczonym, o które żołnierzowi najłatwiej przecież wszędzie, żeby tak powiedzieć, łatwiej mu ogień rozpalić, niż nosić za sobą naczynia. Naturalnie. Ani o przyprawach, zdaje mi się Homer nigdzie nie wspomina, ale to i inni ćwiczący się wiedzą, że ciało, które ma być w dobrej formie, powstrzymywać się musi od wszelkich takich rzeczy. O, dobrze to wiedzą, powiada i powstrzymują się. Zatem ty, przyjacielu, nie chwalisz, zdaje się, syrakuzańskiej kuchni ani sycylijskiego bogactwa przysmaków, jeżeli uważasz, że tak być powinno? Zdaje mi się, że nie. Zatem ganisz zarazem i wdawanie się z dziewczętami z Koryntu u ludzi, którzy chcą być w dobrej formie? Ze wszechmiar przecież. Więc i ciastka attyckie, które uchodzą za przysmaki. Z konieczności. Zatem, gdybyśmy takie niewłaściwe odżywianie się i tryb życia przyrównali do budowania melodii, czy do pieśni, zawierającej wszelkie możliwe harmonie i wszelkie możliwe rytmy, to porównanie byłoby słuszne? Jakżeby nie? Prawda, tam różnorodność i bogactwo zaszczepiały brak dyscypliny, a te zaszczepiają chorobę. A prostota w kulturze duchowej szczepi w duszach rozwagę, a ciałom zdrowie przynosi. Święta prawda, mówi. A kiedy się rozpusta i choroby w mieście szerzą, czyż nie otwiera się wtedy wielu gmachów sądowych i lecznic? I oto zaraz prawo i medycyna głowy podnoszą i mają miny uroczyste, kiedy nawet wielu ludzi wolnych poważnie im się oddaje. Czemu by i nie miały? A że wychowanie w mieście stoi źle i haniebnie. Czy umiałbyś na to podać świadectwo bardziej wymowne niż to, że zaczynają poszukiwać lekarzy i sędziów najwybitniejszych, nie tylko ludzie ostatniego rzędu i rzemieślnicy, ale ci również, którzy udają, że się wychowali w klasie ludzi wolnych? Czy nie uważasz, że to hańba i wielkie świadectwo braku kultury osobistej, musieć się odwoływać do prawa narzuconego przez innych, niby to panów i sędziów, a nie mieć swoich własnych praw do rozporządzenia? To, powiada, hańba największa ze wszystkich. A czy nie myślisz, dodałem, że jeszcze większa hańba wtedy, kiedy ktoś nie tylko znaczną część życia spędza w sądzie na skargach i obronach, ale w dodatku objawia mało dobrego smaku i uważa za właściwe popisywać się tym, jak są niebezpieczne jego fałszywe skargi i obrony, jak to on potrafi kręcić na wszystkie strony i wszystkie drzwiczki przełazić, i wywijać się i wymykać tak, żeby kary uniknąć. I to w sprawach drobnych i bez żadnego znaczenia. Taki nie wie, o ile piękniej samemu sobie życie urządzić i nie potrzebować sędziego, który zasypia nad sprawą. No nie, powiada, to jeszcze większa hańba niż tamto. A potrzebować medycyny, dodałem, i to nie dla ran albo kiedy spadnie jakaś sezonowa choroba, ale przez lenistwo i przez taki sposób życia, jakiśmy opisywali, cierpieć na reumatyzmy i wiatry, jak jakieś bagno zbyt pełne na wzdęcia i na katary i zmuszać do wcipnych synów Asklepiosa, żeby coraz to nowe nazwy chorób wymyślali. Czy to nie wygląda na hańbę? Rzeczywiście, powiada, te nowe i dziwne nazwy chorób, których, dodałem, nie było za czasów Asklepiosa. To wnoszę stąd, że jego synowie pod troją nie gniewali się na służącą, kiedy zranionemu Eurypylosowi dawała pić wino pramnijskie, obficie zasypane mąką jęczmienną, startym serem w dodatku, co zresztą ma powodować zapalenia. I nie ganini Patroklosa za to leczenie. A jednak, powiada, ten napój przecież nie na miejscu dla kogoś w tym stanie. Nie, mówię, jeśli zważysz, że synowie Asklepiosa dawnymi czasy nie bawili się wchodzenie za chorobą do szkoły, to jest ta medycyna dzisiejsza. Powiadają, że tak nie było przed Herodikosem. Herodikos był nauczycielem gimnastyki, a że był chorowity, więc połączył gimnastykę z medycyną i zaczął zadręczać naprzód i najbardziej siebie samego, a później wielu innych ludzi. Jakimże sposobem powiada: Urządził sobie, mówię, przewlekłą śmierć zaczął chodzić za swoją chorobą, która była śmiertelna, i on jej uleczyć nie mógł, a że miał dużo wolnego czasu, więc leczył się całe życie, męcząc się, ile razy odstąpił od zwyczajnego trybu, ponieważ mu jego mądrość umrzeć nie dawała, więc dożył późnej starości. Więc ładny mu, powiada, prezent przyniosła umiejętność. Tak się wydaje, dodałem temu, który nie wie, że Asklepios nie dlatego, żeby nie wiedział o tym rodzaju medycyny, albo w niej nie miał doświadczenia, nie wskazał jej swoim potomkom, tylko dlatego to zrobił, bo wiedział, że w dobrze urządzonym państwie każdy ma swoją robotę, którą się musi zajmować i nikt nie ma czasu na to, żeby się zamęczać lecząc się całe życie. I śmiech powiedzieć: My to widzimy u rzemieślników, a u bogatych i niby to szczęśliwych tego nie widać. Jak to powiada? Bo cieśla, kiedy zachoruje, to uważa, że jak dostanie od lekarza i wypije miksturę, to wyrzuci chorobę, albo mu dadzą na przeczyszczenie, albo mu coś wypalą, albo wytną i będzie po chorobie. A gdyby mu ktoś przepisywał przewlekłą dietę i sposób zachowania się, jakieś okłady na głowę i co za tym idzie, to on by powiedział, że nie ma czasu chorować i nie opłaci mu się tak żyć, cały czas myśleć o chorobie, a zaniedbywać robotę, która czeka i leży pod ręką. Prędko by się pożegnał z takim lekarzem, wróciłby obiema nogami do zwyczajnego trybu życia, byłby zdrów i żyłby robiąc co do niego należy. A gdyby ciało choroby znieść nie mogło, to by umarł i miałby święty spokój. Tak, powiada, dla takiego to zupełnie odpowiednie posługiwać się medycyną w ten sposób. Czy dlatego dodałem, że on miał robotę, której jeśli by się nie oddawał, nie opłaciłoby mu się żyć? Jasna rzecz, mówi. A bogaty, jak się to mówi, nie ma żadnej takiej roboty, którą gdyby musiał odłożyć. To mu żyć nie warto? Mówi się, że nie. Bo ty widać nie słuchasz Fokelidesa, jak on mówi, że jak już jest z czego żyć, trzeba się ćwiczyć w dzielności. Owszem, powiada, byłem tego zdania i przedtem. Nie spierajmy się z nim o to, dodałem, tylko się sami nauczmy, czy bogaty człowiek powinien się tym ćwiczeniom oddawać i nie warto żyć takiemu, który ich nie uprawia. Czy też pielęgnowanie własnej choroby jest przeszkodą w ciesielstwie i w innych rzemiosłach, bo uwagę od roboty odwraca i na chorobie ją skupia, a nie przeszkadza wcale iść za wskazówką Fokelidesa? Ależ na Zeusa, powiada, przecież to przeszkoda największa, taka przesadna troska o zdrowie, nie ograniczająca się do samej tylko gimnastyki. To przeszkadza jeżeli chodzi o administrację domu i o wyprawę wojenną i o urzędowanie, które wymaga siedzenia w mieście. A najgorsze, że to utrudnia uczenie się czegokolwiek i nie pozwala na niczym skupić myśli, ani się zająć jakąś pracą nad sobą, bo zaraz stąd obawa o ból i o zawroty głowy i skargi, że to wszystko przez te filozofie więc gdziekolwiek się ćwiczenia filozoficzne uprawia lub ocenia, a to jest droga do dzielności, wszędzie takie usposobienie przeszkadza. Stąd ustawiczne urojenia na tematy chorobowe i ustawiczne kwękania. Chyba tak, powiada. Więc czy nie powiemy, że i Asklepios to zrozumiał, i dla ludzi zdrowych z natury i żyjących higienicznie, którzy zapadli na jakąś określoną chorobę, ale tylko dla tych i dla takich stanów wskazał sztukę lekarską. Z pomocą lekarstw i operacji wyrzucał takie choroby, a przepisywał zwyczajny sposób życia, aby nie zaszkodzić życiu państwowemu a ciał na wskroś przeżartych chorobą nie próbował z pomocą diet powoli wyczerpywać i znowu ich napełniać i w ten sposób umożliwiać ludziom życie długie, ale złe i dopuszczać, żeby mieli oczywiście takie samo potomstwo. Uważał, że nie powinno się leczyć człowieka, który nie potrafi sam przeżyć ustalonego okresu, bo to się ani jemu, ani państwu na nic nie przyda. Więc ty uważasz, powiada, że Asklepios to był polityk? Oczywiście, mówię. A że on taki był, to czy nie widzisz, jak się i jego synowie na wojnie pod troją spisywali i praktykowali medycynę tak, jak ja mówię? Czy nie pamiętasz, że i Menelaosowi, jak go Pandaros skaleczył z tej rany, krew wyssali, a potem łagodnym lekarstwem smarują? A co miał potem pić i jeść, tego mu nie przepisywali podobnie jak eurypylosowi bo te lekarstwa wystarczały żeby wyleczyć ludzi którzy przed otrzymaniem ran byli zdrowi i prowadzili porządny tryb życia nie zaszkodziło im nawet to że im kazano pić w danej chwili ową miksturę zwaną kykeonem a człowiek chorowity z natury i żyjący nieporządnie temu się uważali, życie nie opłaca ani jemu samemu, ani jego życie drugim. Nie dla takich powinna być sztuka lekarska i nie trzeba ich leczyć, choćby nawet byli bogatsi od Midasa. To bardzo dowcipni, powiada, są ci synowie Asklepiosa, według twego zdania. Tak powinno być, odpowiedziałem, chociaż nie wierzą nam Tragicy i Pindar. I mówią, że Asklepios był wprawdzie synem Apollona, ale pod wpływem argumentów brzęczących, zaczął leczyć człowieka bogatego, który już był śmiertelnie chory. Za co go piorun zabił. Ale my, zgodnie z tym, co się poprzednio mówiło, nie wierzymy ani w jedno, ani w drugie. Bo jeżeli był synem Boga, powiemy, to nie był chciwy na brudny zysk. A jeżeli był chciwy na brudny zysk, to nie był synem Boga. To zupełnie słuszne, powiada to teraz. Ale o tym, co powiesz, Sokratesie? Czy nie trzeba mieć w mieście dobrych lekarzy? A to by byli chyba przede wszystkim ci, którym by przez ręce przeszło jak najwięcej zdrowych i jak najwięcej chorych, a sędziowie znowu tak samo. To ci, którzy by mieli do czynienia z najrozmaitszymi charakterami. Nawet i bardzo dobrych mam na myśli, odparłem. A wiesz, których za takich uważam? Może byś powiedział, mówi. Ja spróbuję, odrzekłem, ale ty się pytasz równocześnie o dwie rzeczy zgoła niejednakie. Jakież to, powiada. Jeżeli o lekarzy idzie, odpowiedziałem, najtężsi byliby wtedy, gdyby od chłopięcych lat obok swoich studiów specjalnych mieli do czynienia z jak największą ilością ciał i to jak najbardziej zepsutych. I gdyby sami wszystkie choroby przechodzili i nie byli zanadto zdrowi z natury. Bo przecież oni, tak uważam, nie leczą cudzych ciał własnym ciałem. Wtedy by im nie wolno było nigdy mieć ciała chorego ani zapadać w chorobę. Oni cudze ciała leczą własną duszą i tej u nich nie wolno chorować, a gdyby zapadła i była chora, wtedy niczego dobrze nie uleczy. Słusznie, powiada. Natomiast sędzia przyjacielu panuje nad duszami własną duszą. Tej nie wolno od młodości między złymi duszami wzrastać, ani obcować z nimi, ani wszystkich zbrodni na sobie samej przechodzić na to, żeby później bystro sądzić drugich według siebie, tak jak się o chorobach wnioskuje, kiedy chodzi o ciało. Nie powinna się stykać ani mieć do czynienia ze złymi charakterami za młodu, aby jej nie plamiły. Ona musi być piękna i dobra, jeżeli ma zdrowo sądzić o tym, co sprawiedliwe. Dlatego przyzwoici chłopcy wydają się prostoduszni i łatwo ich niegodziwcy wywodzą w pole, bo oni nie mają w sobie samych przykładów na postawy duchowe, podobne jak u chłopców złych. Rzeczywiście, powiada, właśnie taki jest ich los. Dlatego, ciągnąłem dalej, nie młodym, ale starcem powinien być dobry sędzia. Takim, co to się późno nauczył, jak wygląda niesprawiedliwość. Nie przez to, żeby widział własną, schowaną we własnej duszy, ale przez to, że spostrzegał cudzą w duszach drugich i długi czas usilnie się uczył rozpoznawać istotę zła, posługując się wiedzą, a nie osobistym doświadczeniem. Najlepsze warunki naturalne, powiada, zdaje się mieć taki sędzia. I taki byłby dobry, dodałem, a tyś się właśnie o to pytał. Bo kto ma duszę dobrą, ten jest dobry. A tamten kuty na cztery nogi i podejrzliwie spodełba patrzący, który sam niejedną zbrodnię ma za sobą, a zdolny jest do wszystkiego i uważa się za mądrego, jak długo obcuje z podobnymi do siebie, tak długo wydaje się też zdolny i mocny, bo się przed każdym ma na baczności. Ma na oku przykłady w samym sobie. A jak się już zbliży do ludzi lepszych i starszych, to znowu się okazuje naiwny, bo objawia brak zaufania nie na swoim miejscu i nie poznaje się na ludziach porządnych, bo nie ma przykładów na coś podobnego. A że częściej miewał do czynienia ze zbrodniarzami niż z ludźmi przyzwoitymi, więc się zdaje sobie samemu i drugim raczej mądry niż głupi. To ze wszechmiar prawda, powiedział. Zatem nie takiego człowieka trzeba szukać na sędziego, jeżeli sędzia ma być dobry i mądry, tylko poprzedniego, bo zły charakter nigdy poznać nie potrafi ani dzielności, ani siebie samego. A dzielność, jeśli się jej naturalne założenia kształcą, z czasem zdobędzie sobie wiedzę o sobie samej i o złym charakterze. Więc taki człowiek, uważam, dojdzie do mądrości, a zły nie dojdzie. I mnie się tak zdaje, powiada. Zatem i medycynę, którąśmy opisali wraz z tak pojętą umiejętnością sędziowską, w naszym mieście prawem ustanowisz i one będą służyły obywatelom, których i ciała i dusze będą udane. A których by nie, to jeśli ciała będą mieli liche, tym pozwoli się umrzeć, a których by dusze były złej natury i nieuleczalne, tych będą sędziowie skazywali na śmierć. To przecież najlepsze, powiada, i dla tych skazanych, i dla państwa. Tak widać. A ludzie młodzi, ciągnąłem dalej, jasna rzecz, że będą się wystrzegali zwracania się do władzy sądowej. Wystarczy im ta prostota duszy i kultura wewnętrzna w służbie umus wyrobiona, która, mówiliśmy, zaszczepia w duszach rozwagę. No tak, powiada. A jeśli człowiek kulturalny będzie gimnastykę uprawiał, po tych samych śladach idąc, które w służbie umu poczynił, to czy nie dojdzie do tego, żeby się obchodzić bez medycyny, aż chyba tylko w ostateczności? Tak mi się wydaje. Same zaświczenia gimnastyczne i trudy będzie podejmował, mając na oku rozbudzenie swego wrodzonego temperamentu. Dla rozbudzenia w sobie szlachetnego zapału raczej będzie się trudził, niż dla zdobycia siły. Więc nie tak jak inni zapaśnicy, nie dla zdobycia siły będzie normował swe pokarmy i podejmował wysiłki. Zupełnie słusznie, powiada. A czyż i ci, dodałem, glaukonie, którzy wprowadzili wychowanie z pomocą służby muzom i gimnastyki, nie tym się motywem kierowali, który im też nie jeden przypisuje, żeby tym drugim środkiem służyć ciału, a pierwszym służyć duszy? Ale jak właściwie? Zapytał. Bodaj, że te oba środki wychowawcze mają przede wszystkim duszę na oku. Jakże to? Czy nie uważasz, jaką postawę w sferze ściśle duchowej przyjmują ci, którzy się całe życie gimnastyką zajmują, a nie próbują służyć muzom? I którzy mają postawę przeciwną? O czym ty mówisz właściwie? Powiada. O dzikości i szorstkości a z drugiej strony o miękkości i łagodności, odrzekłem. Ach tak, powiada, że ci, co się samą tylko gimnastyką zajmują, robią się dziksi niż potrzeba, a którzy służbą umus stają się mięksi, niżby im z tym było do twarzy. Tak jest, dodałem, to wrodzony temperament i szlachetny zapał robi tę dzikość, gdyby go należycie kształcić, on by przeszedł w odwagę, a kiedy go się przeciągnie bardziej niż potrzeba, mogą się z niego zrobić rysy twarde i przykre, co łatwo zgadnąć. Zdaje mi się, powiada. No cóż? A łagodność? Czy to nie byłby rys natury lgnącej do mądrości? Jak się ten rys rozwinie za nadto, przechodzi w miękkość nadmierną, a pod wpływem dobrego wychowania dałby łagodność człowieka zrównoważonego wewnętrznie? Jest tak. A mówimy, że strażnicy powinni mieć te oba rysy w naturze? Powinni przecież. I prawda, że one powinny z sobą harmonizować? Jakżeby nie? I jeśli u kogoś ta harmonia jest, to jego dusza jest i rozwagi pełna i odważna? Tak jest. A kiedy tej harmonii brak, wtedy tchórzliwa i dzika? I bardzo. Nieprawdaż? Jeżeli się ktoś podda fletowym czarom muzyki. I pozwoli, żeby mu ona przez uszy jak przez lejek zalewała duszę tymi, o których się niedawno mówiło, harmoniami pełnymi słodyczy i miękkości i łkania i całe życie nic tylko chwili cicho albo leci w niebo na skrzydłach muzyki. Ten na razie, jeśli miał w sobie trochę szlachetnego zapału, zmiękcza go jak żelazo i teraz można z niego coś zrobić. On przedtem był twardy, a więc do niczego. Jeżeli jednak ktoś tak wciąż i wciąż te czary nad własną duszą odprawia, to mu się temperament zaczyna topić i rozlewać, w końcu wytapia się całkiem i ten, jakby sobie z duszy nerwy i ścięgna wyciął, zrobi z siebie kopijnika na miękko. Tak jest, powiada. I jeżeli to, dodałem, trafi na człowieka bez temperamentu już z natury. Proces prędko dobiega do końca, a jeżeli na kogoś z temperamentem, taki sobie serce osłabia i wyrabia sobie temperament porywisty i pod wpływem drobiazgów od razu się drażni i zaraz znowu gaśnie. Pasjonaci stąd się biorą i gniewliwe zrzędy. Całkiem tak. No cóż, a jeżeli się ktoś gimnastyką dużo zajmuje, robi wysiłki i odżywia się bardzo dobrze. A muzyki i filozofii nie tyka, to na razie czując się dobrze fizycznie, czyż nie nabiera pewności siebie i jakoś mu serca przyrasta? I robi się odważniejszy niż był? Nawet i bardzo. No cóż? Ale jak się niczym innym nie zajmuje i nie obcuje z muzą w żadnym sposobie, to choćby tam i było u niego w duszy trochę zamiłowania do wiedzy, to jednak, jeśli ono nauki żadnej i żadnych zagadnień nie kosztuje, ani się myślą żadną nie zabawia, ani innym kulturalnym zajęciem, to zaczyna słabnąć. Robi się głuche i ślepe, bo go nic nie budzi i nie odżywia, i kurzem przypadają jego spostrzeżenia. Tak jest, powiada. Taki się staje wrogiem intelektu i kultury duchowej. Już nie potrafi niczego skutecznie dowodzić w dyskusji, poczyna sobie po barbarzyńsku i chce gwałtem dochodzić wszystkiego jak dzikie zwierzę: w głupocie i w nieokrzesaniu, bez rytmu i bez wdzięku życie pędzi. Ze wszechmiar powiada, to tak jest, ponieważ są dwa takie pierwiastki w człowieku, więc jakiś bóg, miałby ochotę powiedzieć, dał ludziom dwie umiejętności: muzykę i gimnastykę, dla temperamentu i dla umiłowania mądrości, nie dla ciała i dla duszy. Chyba tylko ubocznie, ale dla tych dwóch pierwiastków, aby z sobą harmonizowały i trzeba każdy z nich podciągać lub opuszczać, pokąd nie będą współbrzmiały tak jak trzeba. Tak to wygląda, powiedział. Zatem, kto najpiękniej gimnastykę ze służbą muzą pomiesza i w najlepszej mierze ten napój duszy podać potrafi, o tym może najsłuszniej powiemy, że posiada najwyższą kulturę osobistą, jaką służba muzom kształci i że najlepszą harmonię osiągnął, o wiele bardziej niż ten, który struny dostrajać potrafi. No pewnie, Sokratesie, powiedział. Więc i w państwie będzie nam, glaukonie, zawsze potrzeba kogoś takiego na czele, jeżeli nasz ustrój ma trwać. Będzie potrzeba i to najbardziej jak tylko można. Więc to by były typy wychowania duchowego i fizycznego. Bo po cóż jeszcze mówić szeroko o tańcach tak prowadzonej młodzieży, o polowaniach z psami czy bez psów, o zawodach gimnastycznych i o wyścigach konnych? To już jest dość jasne, że te rzeczy muszą się stosować do poprzednich i już teraz nie trudno samemu tego dojść. Może być? Powiada, że nie trudno. No dobrze, mówię. A następnie czym byśmy się powinni zająć? Czy nie tym, którzy z nich będą rządzili, a którzy będą rządzeni? No może. Że ci, co rządzą, powinni być starsi, a rządzeni młodsi, to jasne. Jasne. I że to ma być elita spośród nich? I to. A spośród rolników elita, czy to nie ci, co najlepiej pola uprawiają? Tak. A teraz, skoro to ma być elita spośród wojska, to czy nie mają to być najlepsi strażnicy państwa? Tak. Nieprawdaż? Powinni być do tego celu rozumni i w dodatku zdolni troszczyć się o losy państwa. Jest tak, a każdy gotów się najwięcej troszczyć o to, co by właśnie kochał. Z konieczności. A kochałby najbardziej to, co by jego zdaniem dobrze wychodziło na tym samym, co jemu służy, i gdyby uważał, że na powodzeniu tego czegoś i on sam najlepiej wyjdzie, a nie na odwrót. Tak jest, powiada. Zatem wybrać nam wypadnie spośród innych strażników takich, którzy gdy się im przyjrzymy, badając, będą nam najwięcej wyglądali na to, że będą całe życie gotowi z największą chęcią spełniać to, co by uważali za korzystne dla państwa, a co nie tego w żaden sposób robić nie zechcą. Tacy się nadają, powiada. Wydaje mi się, że trzeba mieć takich ludzi na oku we wszystkich klasach wieku i uważać, czy potrafią stać na straży tej zasady, i ani pod wpływem czarodziejskich sugestii, ani pod wpływem gwałtu nie wyrzucą za płot i nie zapomną zasady, że należy robić to, co dla państwa najlepsze. O jakim ty mówisz wyrzucaniu za płot? Ja ci powiem dodałem. Ja mam wrażenie, że przekonania wynoszą się z duszy dwojako. Jedne ją opuszczają dobrowolnie, a drugie wbrew naszej woli. Dobrowolnie pozbywamy się przekonań mylnych, to wtedy, gdy się człowiek czegoś nauczy i dlatego zmienia poprzednie przekonanie, a wbrew woli pozbywamy się wszystkich przekonań prawdziwych. Jak to jest z tym dobrowolnym wyzbywaniem się, to rozumiem, ale o tym niedobrowolnym chciałbym się nauczyć. No cóż! Czy i ty nie uważasz, że tego, co dobre, ludzie pozbywają się wbrew woli, a tego, co złe, chętnie? A czyż nie jest złem pozostawać w błędzie i nie znać prawdy, a dobrem wydawać sądy prawdziwe? Czy nie wydaje ci się, że wydawać sądy prawdziwe to myśleć, że istnieje to, co istnieje? Owszem, powiada, ty słusznie mówisz, i wydaje mi się, że ludzie nie pozbywają się sądów prawdziwych dobrowolnie. Nieprawdaż, robią to tylko pod wpływem oszukaństwa, czarodziejskich zabiegów albo gwałtu? Jeszcze i teraz, powiada, nie rozumiem. Może być, dodałem, że ja mówię trochę stylem tragedii. Oszukani to są ci, którym się inne przekonania poddaje i ci, co zapominają. Jednym czas po cichu pewne przekonania zabiera, a drugim wymowne słowo je wybiera po cichu. Sami nie wiedzą jak i kiedy. Teraz może rozumiesz? Tak. A gwałt cierpią w moim rozumieniu ci, których jakiś ból albo męka do zmiany przekonań zmusza. I to, powiada, zrozumiałem, i ty słusznie mówisz. A czarodziejskim zabiegom, myślę, że i ty sam byś powiedział, ulegają ci, którzy zmieniają przekonania albo pod wpływem uroku jakiejś przyjemności, albo pod wpływem jakiegoś strachu, dlatego że się czegoś boją. Bo na czary wygląda wszystko, dodał, co nas w błąd wprowadza. Więc, jak mówiłem przed chwilą, trzeba szukać takich, co najlepiej w sobie samych potrafią stać na straży tej zasady, że powinni zawsze robić to, co w każdym wypadku będzie, według ich zdania, najlepsze dla państwa. I trzeba mieć na nich oko już zaraz od chłopięcych lat i zadawać im zadania, przy których najłatwiej zapomnieć o tej zasadzie i dać się uwieść. Który objawi dobrą pamięć i uwieść się nie da, tego wybrać, a który nie, tego odrzucić. Czy nie tak? Tak. Zadawać im trudy, pewne też i męki, i zawody im urządzać, przy czym na to samo trzeba zwracać uwagę. Słusznie powiada. Nieprawdaż, dodałem, trzeba im trzeci rodzaj współzawodnictwa też urządzić. Próbę odporności przeciw czarom. I patrzeć. Tak jak się źrebaki wyprowadza między hałasy i zgiełk, aby zobaczyć, czy nie są płochliwe, tak i młodych ludzi trzeba wprowadzać w jakieś sytuacje straszne i znowu ich przerzucać w przyjemne, badając ich uważniej niż się złoto w ogniu bada, czy który nie ulega czarowi sugestii i czy swój przyzwoity wygląd w każdej sytuacji zachowa, okaże się dobrym strażnikiem siebie samego i tej kultury osobistej, jaką ze służby muzom wyniósł, czy objawi takt i harmonię wewnętrzną. Taki powinien być młody człowiek, jeżeli ma sobie samemu i państwu przynieść jak największy pożytek. Jeżeli któryś odbędzie takie próby i pośród chłopców, i między młodzieżą, i jako człowiek dojrzały, a zawsze z nich wyjdzie bez zarzutu, to oddać mu władzę nad miastem i straż i obsypywać go zaszczytami za życia i po śmierci, niech ma grobowce i pomniki jak największe w nagrodę. Tak mi się jakoś, dodałem, mój glaukonie przedstawia wybór i ustanawianie władców i strażników, jeżeli mówić o tym w zarysie, a nie szczegółowo. I mnie się, powiada, te rzeczy jakoś tak przedstawiają. Więc czy naprawdę nie byłoby rzeczą najsłuszniejszą nazywać takich ludzi strażnikami doskonałymi, bo mają czuwać i nad nieprzyjaciółmi z zewnątrz, i nad przyjaciółmi wewnątrz miasta, aby tamci nie zechcieli, a ci tutaj, żeby nie mogli, robić coś złego. A tych młodych, których heśmy dotąd strażnikami nazywali, nazwać pomocnikami, czeladzią rządu. Ona pomaga wykonywać to, co rządzący postanowią. Tak mi się wydaje, powiada. A czy byłoby to możliwe, żebyśmy tak wybrali jeden z tych fałszów wskazanych, o których się niedawno mówiło? Gdyby tak wybrać jakiś lepszy i tym fałszem wpłynąć przede wszystkim na samych rządzących, a jeśli by nie szło, to na resztę państwa? Jakież to? Powiedział. To nic nowego, mówię. To jakaś bajka fenicka, dawniej bardziej rozpowszechniona, jak mówią poeci i wmawiają to w kogo można. Ale u nas się to nie działo i nawet nie wiem, czy się dziać mogło, a żeby to w kogoś wmówić, trzeba by wielu słów. Zdaje się, że ty się wahasz, czy ją powiedzieć, czy nie. Jak powiem, to zobaczysz, żem się słusznie wahał. Mów, powiada, nic się nie bój. To mówię. Chociaż nie wiem skąd wziąć odwagę i jakich użyć słów, kiedy spróbuję naprzód samych rządzących inspirować i żołnierzy, a potem i resztę państwa, że to jakobyśmy ich utrzymywali i wychowywali, to im się tylko tak wydawało. Wszystko, co się z nimi i koło nich działo, to były niby tylko sny a naprawdę oni byli wtedy pod ziemią i w jej wnętrzu formowani i żywieni, oni sami oraz ich broń i inny sprzęt wyrobiony, a kiedy już całkowicie byli wykonani, wtedy ich ziemia jako matka na świat wydała. Więc teraz, ponieważ to ich matka jest i karmicielka, ta ziemia, w której mieszkają, Powinni o nią dbać i bronić jej, gdyby ją ktoś nachodził, a inni obywatele to są ich bracia, bo to też synowie ziemi, więc się ich dobrem interesować powinni. Nie bez powodu, powiada tyś się wstydził mówić nieprawdę. To bardzo proste, powiedziałem. A jednak posłuchaj i reszty tego mitu. Wy tu wszyscy w państwie jesteście braćmi. Tak będziemy im dalej ten mi opowiadali ale bóg który was formował wpuścił w okresie powstawania i wmieszał trochę złota w tych z was którzy są zdolni do rządów dlatego oni są najcenniejsi a w pomocników srebro a żelazo i brąz w rolników i w tych co inne uprawiają rzemiosła więc ponieważ wszyscy jesteście jednej krwi dlatego najczęściej macie potomków podobnych do was samych ale bywa, że się ze złotego może urodzić ktoś srebrny albo ze srebrnego złoty i tam dalej. Wszelkie są możliwe wypadki w tę i w tamtą stronę. Zatem rządzącym przede wszystkim i najbardziej przykazuje Bóg, żeby niczego tak dobrze nie pilnowali i przy niczym tak uważnie na straży nie stali, jak koło własnych potomków, patrząc, która z tych czterech domieszek świeci w duszy każdego. Jeżeli by się im urodził potomek z domieszką brązu lub żelaza, to się nie powinni w żaden sposób unosić litością, ale oceniać tę naturę tak, jak ją cenić trzeba i zepchnąć go na rzemieślnika albo na rolnika. A gdyby się znowu pośród nich urodził ktoś z domieszką złota albo srebra, oni to ocenią i podniosą jednych do straży, a drugich do chówców pomocniczych. Bo wyrocznia powiedziała, że państwo upadnie wtedy, gdy go będzie strzegł strażnik żelazny albo strażnik z brązu. Żeby oni w ten mit uwierzyli, czy masz na to jakiś sposób? Nigdy, powiada, żeby uwierzyli oni sami, ale gdyby chociaż ich synowie i wnuki i inni ludzie, którzy kiedyś przyjdą. I to też byłoby dobrze, dodałem, więcej by się wtedy troszczyli o państwo i o siebie nawzajem. Ja mniej więcej rozumiem, co ty masz na myśli. Tak, to będzie tak lub inaczej, zależnie od tego, jak tradycja tę bajkę poprowadzi. My tymczasem tych synów Ziemi uzbroimy i wyprowadzimy na plac z dowódcami na czele. Jak się zejdą, niech się rozejrzą po mieście, w którym by miejscu najlepiej obóz urządzić, skąd by i swoich najłatwiej poskramiać mogli, gdyby który nie chciał praw słuchać, i skąd by zewnętrznych nieprzyjaciół najlepiej mogli odpierać, jeżeli by jakiś wróg nadciągnął niby wilk na trzodę. A jak obóz rozbiją i złożą ofiarę komu trzeba, niech sobie urządzą kwatery. Czy jak? No tak, powiada. Nieprawdaż? Takie, które podczas mrozu kryją, a na lato też odpowiednie. Jakżeby nie, ty zdaje się, mówisz o pewnych mieszkaniach. Tak jest, powiedziałem. O mieszkaniach wojskowych, a nie o mieszkaniach finansistów. A jakże się ma znowu, powiada, to różnić twoim zdaniem od tamtego? Ja ci spróbuję powiedzieć, dorzuciłem. Najgorsze to ze wszystkiego i największa hańba dla pasterzy, jeżeli takie mają psy i takie prowadzą, to przecież pomocnicy przy trzodach, że skutkiem bezkarności i swawoli, albo z głodu, albo pod wpływem jakiegoś innego złego nawyku, same psy zaczynają owcom dogryzać i robią się nie jak psy, ale jak wilki. To straszne, powiada, jakżeby nie. Więc trzeba się strzec wszelkimi sposobami, żeby nam pomocnicy czegoś podobnego nie urządzili z obywatelami, wobec tego, że są od nich silniejsi i zamiast, żeby byli łagodnymi sprzymierzeńcami, nie stali się podobni do panów pełnych dzikości. Trzeba się strzec, powiada. Nieprawdaż? Najlepszą ochroną przeciw temu byłoby to, że są rzeczywiście dobrze wychowani, ależ są, powiada. A ja dodałem. Oto się nie warto spierać, kochany Glaukonie. A oto, cośmy przed chwilą mówili, warto, że powinni odebrać wychowanie właściwe. Wszystko jedno, jakie by ono było, jeśli mają mieć warunek największej łagodności w stosunku do siebie samych i do tych, których strzegą. I to słuszne, powiada. Więc oprócz takiego wychowania, powiedzieć by mógł człowiek myślący, powinni mieć mieszkania i resztę majątku taką, żeby im to nie przeszkadzało być jak najlepszymi strażnikami, oraz żeby ich to nie podniecało do krzywdzenia innych obywateli. I on prawdę powie. Więc zobacz, dodałem, czy może jakoś w taki sposób powinni żyć i mieszkać, jeżeli mają być takimi? po pierwsze. Żaden z nich nie powinien mieć żadnego osobistego majątku, chyba że niezbędna konieczność. Po drugie, domu i śpichrza nie powinien żaden z nich mieć ani żadnego takiego pomieszczenia, do którego by nie mógł wejść każdy, kto by chciał. A na utrzymanie, jakiego potrzebują zapaśnicy wojenni umiarkowani i odważni, powinni od innych obywateli otrzymywać żołd według taksy tak wielki, żeby im nic z niego nie zostawało na następny rok, ani żeby im nie brakło. A będą się stołowali we wspólnym lokalu, jak na wyprawie wojennej i będą żyli wspólnie. A co do złota i srebra, to powiedzieć im, że je mają w boskim gatunku w duszy, więc im nie potrzeba ludzkiego i nawet by się nie godziło, gdyby się tamto złoto miało od przybytku tutejszego plamić i z nim mieszać bo z pieniądzem ludzkim wiąże się wiele brudu i niegodziwości, a ich złoto niechby zostało niesplamione. Im jednym tylko w całym państwie nie wolno by było złota brać do ręki, ani by się im godziło tykać złota i srebra, ani być z nim pod jednym dachem, ani je mieć na sobie, ani pić znaczeń srebrnych albo złotych. W ten sposób byliby ocaleni sami i ocalone byłoby miasto. Jeżeli oni posiędą ziemię na własność, i domy, i pieniądze, to porobią się z nich gospodarze i rolnicy zamiast strażników, i staną się panami i wrogami innych obywateli, a nie sprzymierzeńcami. Będą nienawidzili drugich, a drudzy ich, i będą nastawali na drugich, a drudzy na nich. Te zasadzki wzajemne wypełnią im całe życie o wiele więcej i bardziej będą się bali wrogów wewnętrznych niż zewnętrznych a to już będzie krótka droga do zguby ich własnej i do zguby reszty państwa więc z tych wszystkich powodów dodałem zgodzimy się że tak trzeba zorganizować strażników jeżeli chodzi o mieszkanie i o inne sprawy i to my prawem ustalimy czy nie tak jest powiedział glaukon